Dzisiaj pokażę, jak zamontować przejście do kominka wentylacyjnego przez dach, w naszym przypadku przez papę i płyty. Zapraszam. Pierwszym krokiem będzie odrysowanie, w którym miejscu ma być nasz kominek. Żeby to zrobić, kominek będzie w tym miejscu. Żeby to zrobić w miarę łatwo, robimy coś takiego. Przestawiamy nasz kominek na dach odchodowy. Rysujemy sobie ten punkt i ten punkt, tak mniej więcej na oko. Że one wychodzą w tym miejscu. Teraz, żeby ustawić ten kominek, w którym miejscu będzie tutaj w odpowiednim miejscu, dajemy dachówkę niżej. I teraz widzimy, że on wyjdzie mniej więcej tu i tu. Tutaj mamy zarys, gdzie jak położenie dachówki powinno, nie wiem czy to tam będzie widać, powinien mniej więcej trafić, ona trafia w to miejsce, gdzie będzie przepust. Teraz musimy rozpakować, odpakowujemy. Po rozpakowaniu mamy dwie części, dół i górę. Na początek potrzebujemy dół. Tutaj mamy takie elementy, które wyłamujemy. One są tylko na czas transportu potrzebne. Tu są dwa paski. One są już. Mamy wycięte te dwa paski. To jest już teraz gotowe, żeby odrysować wycięcie w płycie i w papie. Miejsca mamy sobie, tak centrujemy z naszym wcześniejszym pierwowzorem. I rysujemy sobie teraz już finalnie, jak będzie wycięta płyta i papa. Jest jajeczko. Teraz potrzebujemy nóż do papy. Nóż do papy jest takim pazurkiem. Polecam. Papę najlepiej jest wyciąć troszkę szerzej niż odrysowany okrąg, żeby później wsadzić nasze przejście. Teraz potrzebujemy wyciąć płyty. Wycięcie w płycie najlepiej zrobić wyrzynarką, ale nasza niestety jest na gwarancji, więc posłużę się czymś innym, co mam dostępne. Zobaczymy, jak pójdzie.
wycięty, papa wycięta. Teraz bierzemy spodnią część naszego przejścia i montujemy. Teraz przechodzimy do montażu części górnej, która razem z tą pierwszą stworzy szczelne przejście przez papę. Montujemy na zasadzie tylko wciskania na klipy. Przytrzymujemy sobie tą pierwszą część, żeby nam nie uciekała. I powoli. Musi być słychać, jak skakują klipy. Patrzymy, czy wszystkie. I tak oto przejście mamy gotowe, możemy badać kominek, teraz już nie tylko pusty, a razem już z rurą. Tutaj mamy przygotowany kominek już z rurą. Wchodzi w to miejsce. I motor skoczył. Dzięki. Tak, nasuwa mi się pytanie, jak patrzę bardziej na ciebie niż na tą pracę twoją wykonywaną. Jakiego szamponu używasz? Czy twoje dziecko też ma takie kędziorki?